Siemaneczko, w 58 części Let's Play Gothic 3 trafiliśmy tutaj na taką gnidę, która chce tutaj się wdrapać na sam szczyt. Jeszcze zobaczymy, co z tym zrobimy. Wiem, że to możemy sobie zbierać bezkarnie. Tu musimy przyjść w nocy, bo to może być ciekawa hawira, ale dobra. Eksplorujemy dalej po prostu. Faktycznie, widzę, że to taka faktoria niewolnicza jest troszeczkę. Nie pamiętam, co oprócz tego drewna jeszcze miałem przynieść. Ryby, skóry? Powinien był... I co? Aresztowani ciebie? Co? Witaj w pace, brachu. Myślałem, że skądś mnie zna, czy coś w tym stylu. Ten obóz nie przypomina więzienia. Nie daj się zjeść pozorom, bracie. Orkowie obserwują nas na każdym kroku. A, w sumie tutaj byśmy trafili, jakbyśmy tam... w Trellis... Tak? Gdzie stacjonuje Torus? W Trellis czy w Faring? Chyba w Trellis. Okradli ten skarbiec, nie? Za co siedzisz? Próbowałem ukraść ognisty puchar z kufra pewnego orka. Oczywiście zostałem złapany. No i trafiłem tutaj. Czemu nie zwiedzisz? I gdzie miałbym pójść? Przed patrolami orków można się ukryć tylko na północy. Ale tamtejsze lasy są bardzo niebezpieczne. Mnóstwo w nich dzikich bestii. Opowiedz mi o ognistym pucharze. Nie wiem o nim zbyt wiele. Nie jestem magiem ognia. Orkowie zabrali mi puchar i oddali go Zapotekowi na przechowanie. Nie wiem, czy wciąż jest w chacie Zapoteka. To jest ten, co chyba przed chwilą z nim gadaliśmy, nie? Boisz się zaryzykować? Chcesz do końca życia być niewolnikiem? Nonsens. Po prostu uważam, że nie ma sensu uciekać. Kilku już próbowało. Daleko nie zwiali. Musisz wystąpić przeciw orkom, bracie. Potrzebujecie czegoś? Orkom uciekło kilku niewolników. Nie są tym zachwyceni. Za karę postanowili nas głodzić. Dobra. Załatwię wam coś do jedzenia. Świetnie. Porozmawiaj w mieście z kucharzem Gambalem. Dostarcza orkom pieczeń. Powiedz mu, że nas głodzą. Znajdź pieczeń, okej. Okay. Mam dla was trochę pieczeń. Dziękuję. Ocaliłeś nas od śmierci głodowej. Mam dla ciebie kilka mikstur, bracie. Spoko. Dobra, na razie nie będę mówił o walce z orkami, bo to jest na razie mało prawdopodobne, chociaż jeszcze zobaczymy, bo tak jak mówiłem w tamtym odcinku, wróciliśmy znowu do etapu, gdzie nie wiadomo, w którą stronę, za którą stroną się opowiemy. Czekaj, on powszedł gdzieś w cholerę? Tak. Tylko że on cały czas patrzy, kurwa, ta menda. No nie, wraca do chaty? Nie, muszę ewidentnie tu w nocy przyjść, dobra. Nawet ja sobie tutaj muszę pogadać. Ojcu, i tak ktoś cię tutaj... Wątpię, czy masz czy ktoś jeszcze tutaj jest? Wszystko tak nie może być. I tak jest już... Prosty niewolny. A teraz pyknę sobie dymka. Z powodzenia, pyknij sobie. Niewolnik z Korinis. Jakiś bełcik tu leży. Mamy więzienie. Kto tam siedzi? To nie jest jakiś nasz stary znajomy? Pewnego dnia to wszystko. Nie, raczej nie. Lepiej zważaj na słowa. Lepiej już sobie idź. Będzie jeszcze więcej. Dobra, to o, coś tutaj, coś. Niektóre rzeczy nigdy nie przestają. Dobra. Tak jest już. A, tu mamy jeszcze kogoś do gadki. Jak leci? Pilnowanie więźni. Chyba nie chcę tego posłyszeć. Wolałbym wziąć udział w jakiejś bitwie przeciw wam, morom, niż was pilnować. No tak. Typowe. Pewnego dnia... Czym zajmują się ludzie w obozie więziennym? Mory rąbią drewno na opał. Zaopatrujemy wszystkie okoliczne miasta w krainach centralnych. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Wolałbyś pełnić wartę gdzie indziej? Oczywiście. Szczególnie w mieście. Pilnowanie miejskich murów to znacznie godniejsze zajęcie. Tylko tego nam trzeba. Mogę w czymś pomóc? Całe drewno z obozu musi trafić do Zwesa. Co młyny? Myślałem, że jakieś zadanie od ciebie dostanę.
Dobra, jakbyśmy pocisnęli w tym kierunku. Aha, to byśmy tam doszli do tych wodospadów. Spoczko. Wiem, o co chodzi. No dobra, faktycznie to jest takie jedno wielkie więzienie. Mogę pocisnąć w tamtym kierunku, no ale na razie nie chcę wychodzić za bardzo z miasta. Nie czuję takiej potrzeby. Coś tutaj więc. Dobra, chyba raczej nic ciekawego nie ma tutaj. A mówię tak, jak na razie tam dalej nie chcemy się zapuszczać, bo chcemy sobie poeksplorować. Ciekawi mnie to miejsce. Czy ja mogę tutaj zaryzykować? Tak jest już. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają. Mogę. Lars. To już wiem, gdzie jest twój topór. Kim jesteś? Nazywam się Lars. Kiedyś byłem dumnym wojownikiem z wyżyn Nordmaru. Ale teraz gniję tu, w obozie. Dobrze się razem. Walczyłeś na wojnie? Tak. W tamtych czasach byłem najsilniejszy w moim klanie. I co mam powiedzieć? To ta sama stara się. Możesz uczynić mnie silniejszym? Owszem. Jeśli zdobędę wreszcie to, po co przybyłem do krain centralnych. Ale najpierw musisz mnie uwolnić. Czemu siedzisz w więzieniu? Okradłem Baraka, szefa areny. A ci kolesie nie przepadają za złodzieja. Coś takiego. Kto by się tego spodziewał? Jak mogę ci pomóc? Nie możesz mi pomóc. Chyba, że masz dużo złota. Jestem wart około 300 złotych monet. Musiałbyś mnie odkupić od Zapoteka, dowódcy obozu. Rozumiem. 300 złotych monet to nie jest dużo złota. Zwłaszcza, że zapłaciłem 50 tysięcy długu orkowego. Ale to stare czasy. Dobra. Coś tutaj mamy więcej? Jakieś drzewo tutaj może leży albo coś? Co mogę zabrać? Tutaj jest ten debil. Dobra, na razie nie. Chociaż ten topór bym kurwa gwizdnął, to by było. Mógłbym wtedy sobie pocisnąć. O Jezus. To zadanie. Złamany. Kurwa, bez i. Oje, chociaż kurwa, nie ma ognistego pucharu. A to co to jest? Zajebiście, dobra, jeszcze tylko cztery. Jeszcze tylko cztery. Nic się nie dzieje, spokojnie, nie panikuj. Dobra, zobaczymy, czy się zgodzi na odkupienie. Jakbyśmy nie mieli dość problemu. Chcę wykupić z niewoli Larsa, Nordmarczyka. Pomyślał. Dobrze, należy do ciebie. I 300? Tak lepiej, żeby stąd zniknął. Są z nim same kłopoty. Kurwa, 300 i się zgodziłeś? Jezu, co za kretyn. Dobra, 3000 to brzmi mało, ale 300 to jest jakaś żenująca suma jak za takiego wojownika. Kupiłem twoją wolność. To jasne. Nie. Nabijasz się ze mnie. Wyglądam na żartownisie? Człowiek honoru. Jestem pod wrażeniem, przyjacielu. Jeśli mogę ci w czymś pomóc, daj znać. Dobra. Okej. Niektóre problemy same się rozwiązują. Na mróz? Nie. Jedno mnie ciekawi, że ty nie interesujesz się tym swoim śmiesznym toporkiem? Znaczy śmiesznym. Topór Larsa, dodatkowo trzeci oręż, siła, obrażenia. No kurwa, no. Dziwne. Dobra. Nauczysz mnie walki? Z siły może mnie nauczyć, tego nie chcę. A jeszcze zapytamy o ten Nordmar. Muszę się dostać do Nordmaru, możesz mnie tam zaprowadzić? Jest bardzo niebezpiecznie, po drodze można spotkać wiele niebezpiecznych bestii. Orkowie mają mój topór, bez niego się tam nie udam. Mam twój topór. Dzięki, bez odpowiedniego topora czułem się taki bezradny. Dzięki przyjaciel, teraz jestem gotów, by ci pomóc. Mu oddamy, bo...
Bo kurde, ja go mogę potem sprzedać przez pomyłkę i będzie problem, nie? Ale na razie nigdzie nie idziemy. To on tutaj będzie sobie chyba siedział, to niech sobie siedzi. Dobra, spoko. Szybkie, proste zadanko, okej. Idziemy dalej sprawdzać, co tu się dzieje. O, fajnie, drewno. Do areny bym się dostał. W sumie jestem już przy arenie. A tutaj? To jest zwykły strażnik, tak? Tak. Toporek sobie weźmiemy. Tu paru powiesili. To jest jakiś cmentarzyk. Może coś tutaj będzie interesującego? Niekoniecznie. Czy jakieś drzewo do wzięcia? Nope. Tutaj chyba nastepnęło, nie? Jak się tutaj przenieśliśmy. Bardzo możliwe, zwiadowca. Dobra. Chodźmy pogadać z miejscowym szefem areny. Dobrze walczysz na arenie, prawda? Jestem najlepszy. Przydałby mi się ktoś silny, kto pomógłby mi oczyścić te okolice. Czemu miałbym ci pomagać? W przeciwnym wypadku dam ci w zęby. Skoro tak twierdzisz, teraz możesz pokazać, co jesteś wart. Okej. Okay. Tego troszeczkę nie spodziewałem. Zatrzymaj się, Mora. No ale dobra. Spróbujmy. O, myślę, że nie będzie żadnych problemów. Dobra, dzielnie blokuje, sparuje. Pięknie. I po problemie. Jakieś tam zadanie. Znaczy, nie wiem, o co chodziło, żeby go ciągnąć gdzieś. Po jakichś dzikich bestiach. Zaraz pogadamy. Tu powinien gdzieś jeszcze jakiś młot leżeć, nie? Tego kowala. Ale nigdzie go nie widzę i to mnie troszeczkę martwi. Kurczaki. Chyba, że on gdzieś może tu przy wejściu. Tutaj jest jakiś następny ork do pogadania. Miałaś szczęście, Mora. Jasne, jasne. To jak? Będziesz mi towarzyszył? Pokonałeś mnie. Będę walczyć u twego boku. Dobra. Ale na razie mnie to nie interesuje kompletnie. Interesuje mnie tutaj. Co to są za miejscówki? Są jakieś miejscówki zawodników, czy o co chodzi? Pewnie tak. Może niepotrzebnie mu broń zabierałem, bo jak on będzie... Nie, no tam pewnie sobie coś zrespi tam. Dobra. Coś, no nie wiem, czy ten topór to był sens to brać. Długi miecz, chętnie. Tak. O to chodziło. Dobra. Teraz pogadajmy tutaj z tym gościem po prawo. On tutaj może będzie jakimś szefem. To wasza arena? Chcesz walczyć, Mora? Kto rządzi miastem? Umbrak jest naszym przywódcą. Ale nie wiem, czy znajdzie dla ciebie czas. Zawsze jest bardzo zajęty. Może najpierw porozmawiaj z szamanem tego miasteczka. Nazywa się Glompel. To prawa ręka. Słyszałem o tym. Umbraka. Rozumiem. Pozwól mi walczyć na waszej arenie. Idź i walcz. Jarok cię oczekuje. Dobra. Okej. Okay. No to tak jak mówiłem w tym odcinku, wleci mistrzostwo areny tutaj. Myślę, że nie powinno być żadnych problemów. Nikt mnie nie pokona. Dobra. Początek należy do nas. Kurwa, właśnie piruety, kurde. O, sparował. Ale też coś mu tam weszło, dobra. Trochę stamina niech nam się odnowi. O Jezus! Uj. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, pięknie. Było groźnie, kurwa. Było groźnie. Ale się udało, okej. Dobra, zjedzmy ten zajebisty gulasz. Szkoda, że oni przy sobie jeszcze nie mają jakichś fanciurów.
Pytanie, bo on stąd wyszedł. Czy on tutaj coś miał fajnego? Czegoś, coś tu pilnował? Nie, żarcie tylko. O, paczka z bronią bardzo chętnie. Dobra. Pójdziemy do kary, to pewnie tam będzie waluta w paczkach Stać. Broni. Zginęło. Wiesz coś o tym? Nie? Nie. Mamy cię na oku. Dobra, przegrałeś walkę, kurwa, gościu. Co ty w ogóle do mnie tu mówisz? Dobra walka, Mora. To było dziecinnie proste. Nie do końca. Dajcie mi dobrego wojownika. Oto Jarol jest dobry. Idź i walcz. Dobra. Czyli wyjdzie teraz z lewej jaskini. Nikt mnie nie pokona, Mora. Dobra. Takie piruety są bardzo niebezpieczne. Lepiej jak robić za maszyste ataki. Dobra. Pięknie, już jest. Nie, kurwa, już chciałem powiedzieć, że jest nasz. Teraz tak. Sobie weźmiemy. Miałeś coś przy sobie? O, miałeś nawet troszkę złota. O, bardzo dobrze. Dobra, tego żarcia to już ci nie będę kradł. Zresztą tu już wszystko, co było wartościowe, to wziąłem. Można coś z nim zagadać. Czy raczej niekoniecznie. Może się podleczymy czymś, tylko nie podką. Bo szkoda. Jeszcze cię dorwę. Mora. Tak. Chciałbym to zobaczyć. A, właśnie, muszę pamiętać, że mam więcej HP teraz. Sporo więcej. To jest Mora. Nic nam nie powie. No trudno. On ma taki fajny ten pancerzyk troszeczkę. Troszkę się różni niż standardowo. Tak mi się wydaje. Taką zieloną tą kolorystykę ma tutaj, nie? Tak mi się... Kto jest twoim najlepszym wojownikiem? Wydaje. Ha, 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 zarozumialec! Kochamy tu takich jak ty. Trąpok schrupie twoją czaszkę, jeśli staniesz z nim do walki. Poczekamy, zobaczymy. A niech to. Dobra jesteś, Mora. Dobra. Daj mi swojego najlepszego wojownika. Chcesz walczyć z Trąpokiem? Będziesz walczyć z Trąpokiem. To jest ten, którego... Wejdź na arenę! Już na ciebie czeka. Którego pokonałem za pierwszym razem, nie? Oczywiście, że tak. No to będzie bardzo ciekawa walka, tylko zapiszmy sobie. Teraz możesz pokazać, co jesteś w... Dobra. Pięknie. O Jezus, nie mówcie mi, że pójdzie za pierwszym razem. Oj. Jak tak będę walczył, to na pewno nie pójdzie za pierwszym. Kurwa. Nie, odsuńmy się trochę. Potrzebujemy staminy. No, rozluźnienie i widzicie, co się stało. Może trochę bardziej uważać, zdecydowanie. Dobra, pięknie. No, nawet coś tam miał przy sobie. Dobra, weźmiemy na sprzedaż oczywiście. No. Także poszło wyśmienicie. Coś będziemy... Nie no, już chyba nie będziemy miał nic do gadania. Miałaś szczęście. Najsilniejszy wojownik w zasadzie okazał się najprościejszy. To jedna z najlepszych walk, jakie tu widziałem. Nie bardzo. Masz się na swoim rzemiośle, Mora. Dobra. Mało złota, mało ekspa, prości przeciwnicy, nic specjalnego, szczerze mówiąc. Nic specjalnego ta twoja arena. O, bardzo, bardzo mizerna. Dobra, chodźmy. Ale mamy mistrzostwo. Mamy tutaj kogoś do pogadania. Gderający najemnik na żółtodziu. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. O! Nie mam czasu, stoję na straży. Wątpię. Ach, mistrz areny! Mory walczą o honor w Silden, są naprawdę ale rzadko spotykane, walczące. A tych, którym to się udaje, jest jeszcze mniej. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Stoję tu od wielu dni. Jestem głodny. Mam ochotę na pieczeń. 5 kawałków. Tylko tego nam trzeba. Dobra. Mam dla ciebie pieczeń. Dawaj, masz ale tu złoto. Ale mi się to nie podoba. Spoko. No, proste, szybkie zadanko. Robi się coraz gorzej.
Tutaj to jest chałupka rybaków, czy coś w tym stylu? No, oczywiście, że tak. Ja też miałem coś od rybaków chyba przynieść, nie? Może nie od tych konkretnie. Tutaj nic ciekawego nie ma. Stołeczek, możemy się przysiąść. Jak leci? Fatalnie. Co jest? Coś nie tak? Ryby, ciągle tylko te ryby. Mam już tych śmierdzieli powyżej uszu. I co tam z rybami? Jestem wykończony. Łowimy tu jak wariaci. Cały czas przybywają karawany, które odbierają tych śmierdzieli. Ledwo nadążamy z połowami. Mam dla ciebie paczkę. Dzikie jagody od Bozepa. Wspaniale. Nie widziałem się z nim, od kiedy orkowie podwoili straże. Serdecznie dziękuję posłańcowi. Proszę, weź to. Spoko. Myślałem, że ryby mi da. Pokaż mi swoje. Dobra. Jezus, kurwa, faktycznie tych ryb masz... Zupa rybna. Tego chyba przepisu nie mamy. Tak mi się wydaje. No nie, nie, nie. Oczywiście, że nie. To bardzo chętnie weźmiemy. Coś tam ci damy na sprzedaż. Maczuga troglodyty za 56. To jest tak... Kurwa, naprawdę to jest tak mało warte? No, no to wychodzi. On ma coś kasy przy sobie? Nie, on kasy w ogóle nie ma przy sobie. No, no to nie, nie, to jest za drogie. Czekajcie, coś takiego słabszego. Nóż myśliwski, to możemy dorzucić, no. Smażona rybka. Daj rybkę. Dobra. Na koniec sobie jeszcze sprawdzimy. Co ten przepis nam daje? W sensie, jakie są bonusy z zupki rybnej? Dwa razy ryba. Bardzo fajne ma bonusy. Potrzebne są dwie ryby, jedna smażona ryba. Jedna marchew, jedna woda. Byśmy musieli kupić trochę rybek od niego. Może się tym zajmę między odcinkami, ale na dzisiaj to tyle, także na razie.